Nazywam się Ewelina, mam 13 lat i uczęszczam do klasy 6B w szkole podstawowej nr 14. Problemem dzielnicy jest brak oświetlenia na ulicy Poligojawiczyńskiej i Skowronkowej. To powoduje, że te miejsca w nocy nie są bezpieczne. Dziwnym zbiegiem okoliczności jest jakoś tak, że połowa ulicy jest oświetlona, druga połowa nie. Cieszyliśmy się, bo program wyborczy prezydenta mówił o dokończeniu oświetlenia, jednak do dnia dzisiejszego nie ma. Można to zmienić poprzez zamontowanie oświetlenia na tych ulicach.